Witam wszystkich w kolejnym vlogu. No jak sami możecie zauważyć, znowu przy W11, ale postanowiłem, że jeszcze nagram kilka takich vlogów, jak one tutaj u nas pracują. Ze względu na to, że myślę, że drugi raz już taka okazja w życiu może się nie trafić. Sam zresztą pierwszy raz jeździłem na tych ładowarkach. No i powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie się tym jeździ. Mógłbym tutaj pracować no, do końca życia, pracując z nimi w tym gospodarstwie. Bo naprawdę one bardzo ułatwiają życie, nie trzeba już się trudzić rękami czy tam czymkolwiek innym, bo wjeżdżają do obory, wjeżdżają w inne miejsca i już można sobie ułatwić życie, rzucając czy to kiszonkę, czy to słomę, przywożąc z nimi. I już całkowicie jest inna robota, nie trzeba po prostu wychodzić na to pole, widełkami przynosić, tylko po prostu już z obory. No i tak myślę, że jeszcze coś dla was nagram, żebyście sami sobie zobaczyli, jak tutaj te ładowarki u nas pracowały i jak to wszystko wygląda, bo może kiedyś i wy zdecydujecie się na zakup takiej ładowarki, a może i też innej, bo również producent ma inne ładowarki, takie jak W10, W11, która tutaj jest, W12, która tutaj jest, W13 oraz T13 już z teleskopem. Oczywiście no, ładowarki mogą być wyposażone w daszek ochronny lub kabinę, no to też właśnie wy możecie sobie zadecydować. Tu jak widzicie był daszek ochronny, bezproblemowo można było go zdjąć, odkręcić parę śrub, rozłączyć kostkę i już całkiem inaczej jeździ się tą ładowarką, ale też inaczej już się pracuje, bo już wjeżdża już wszędzie i bez obaw, że gdzieś się sam daszek porysuje czy cokolwiek. No cóż mogę powiedzieć, no nagram też takie parę tych vlogów, żeby mieć co wspominać. No bo cóż, może już się to nie trafi, tak jak mówię. Co tu wam mogę powiedzieć? No dzisiaj tak nieco ją jeszcze przetestuję sobie, przywożąc to, jak widzicie, mam jedną rolkę już rozebraną i drugą tam rolkę z sianokiszonką wywaloną tam przez brata, bo rolka była na tam, gdzie jest teraz płyta wylana, ale brat ją tu wypchał. No bo te rolki już się nie nadają do spożycia przez krowy, no bo zgniły, jak sami wiecie, gdzieś tu jakaś myszka, szczur, czy tam nawet pies pogoni za jakąś tam zwierzątkiem, czy nawet sam kot pazurami po prostu potrafi podrzeć tutaj tą rolkę, tą folię i już może się po prostu zepsuć. No bynajmniej u nas takie przypadki zdarzają się, nie wiem, no może 2-3 rolki, 4 na cały rok, no myślę, że to jest bardzo dobrze. No bynajmniej z tego co tak liczę, nie mieliśmy w ogóle takich dużo przypadków. No teraz to dwie i jeszcze mi się jeszcze jedna była z tego co pamiętam, na wiosnę jak obornik wywoziłem w pole. Tu jak jeszcze możecie zobaczyć, tu mam trochę słomy z rolki, co się rolka rozwaliła, tam jest z jednej rolki rozwalonej, no i tu jeszcze jest słoma z rolki rozwalonej, którą trzeba wywieźć na obornik, tam już na płytę, żeby po prostu to wymieszać z obornikiem, żeby to już przegniło. Przegniło i będzie można to wywieźć w pole. No cóż, biorę się w końcu za robotę, nie ma gadania, wziąłem sobie tutaj nóż. Powiem wam, że to jest bardzo dobre. Tutaj za siedzeniem. Tyle miejsca, żeby odsunąć sobie siedzenie, ale też przydatne, bo można coś tam rzucić, tak? Ja na przykład rzuciłem teraz nóż. Trochę wam jeszcze opowiem o tej ładowarce. No jak widzicie, manewrować nią jest fajnie. Aha, zapomniałem. Przycisk i teraz możemy jechać. Tak sobie jakoś tutaj wjadę. Na spokojnie. Żeby nie szaleć. I wezmę sobie tą rolkę, stąd zabiorę. Dobra. No jak widzicie, jest tutaj teren niezarówny. Jak sami możecie zauważyć, ładowarka se radzi. Już jestem przyzwyczajony do tej jazdy, no bo jeżdżę już
któryś raz i nie obawiam się, że się ładowarka obali czy cokolwiek innego. No. Wcześniej sobie stąd słomę wziąłem. Naszykowałem już z tych rolek, co przywiozłem wczoraj W12. O, o to mi właśnie chodziło, żeby ona trochę się... rozwaliła, żeby nie mieć później problemu z jej załadunkiem na rozrzutnik. Dobra. Co wam tu mogę powiedzieć o ładowarce? No bo tak w końcu ładowarki są na testach, no to pasuje też jeszcze coś o nich opowiedzieć. Wcześniej tu jak podwalałem sobie obornik, bo też próbowałem ją, jak ona sobie tutaj poradzi przy podwalaniu obornika. I powiem wam, że bardzo dobrze. Tutaj mamy sprzęgło. Którego możemy użyć, podczas gdy na przykład mamy już wbity przycisk jazdy do przodu. A potrzebujemy po prostu mocy, nie na jazdę, a po prostu na to, żeby ładowarka mogła sobie tutaj swobodnie radzić z krokodylem oraz ciężarem, który jest w krokodylu. Tak to mogę ująć. Przyciskając sprzęgło, dodając gazu, ładowarka nam staje i już nie jest wykorzystywana moc na to, żeby ona po prostu mogła się ruszyć. Wezmę te gałęzie. No, do takich rzeczy też jest dobra ładowarka, z tego co widzę. No, no jak możecie zauważyć, teren jest nierówny, a ona sobie radzi. No i tak teraz na przykład mogę wam wytłumaczyć. Mam wbity bieg. Jak sami możecie zauważyć, lekko rusza. Naciskam sprzęgło. I mogę moc ładowarki wykorzystać na to, żeby ona sobie poradziła z rolką. Puszczam, wbijam cofania i już sobie mogę cofać. To jest bardzo dobre. Kiedy potrzebujemy bardziej siły na ten ciężar, który mamy z przodu, niż na jazdę. Bez po prostu wybijania sobie z przycisku jazdy do przodu czy tam do tyłu. No. No i jak sami widzicie, ładowarka sobie radzi z taką rolką. Są te dziury, was chcę to pomijać. Przez te dziury nie jeździć. No i ładowarka sobie radzi. Ręcznonożny hamulec blokujący, tak to się nazywa.
Rolka sporo cięższa od tamtej, no bo nierozbierana. Kurde, no faktycznie ciężka. To bardzo. No i co się z nią stało? Sami zobaczcie, zielona. Spleśniała. Ważyć to na pewno ona waży. Kurde. Muszę iść po noża. Teraz sznurki no trzeba znaleźć. Trzeba się przy tym pierniczyć, ale to nic. Ładarka bardzo fajna do takich rzeczy. Radzi sobie, jak sami możecie zauważyć. Nie ma jakichś problemów. I bynajmniej ja przez ten okres paru dni nie miałem też z nią jakoś problemów. Dobrze się tu spisywała. Tak. Tego też nie będę już odcinał. Wszystkie już odcięte, tak mi się wydaje, że chyba wszystkie. Teraz co? Pasuję ją puścić. Dobra, niech sobie leci. Sobie te sznurki postaram się wyciągnąć. Z takimi rolkami, na przykład jak tutaj są po tej trasie klas Roland 66, czyli 120 na 150, na pewno nie miałaby jakichś problemów, bo jak już z taką rolką sobie dobrze radzi, to i z tamtymi na pewno też powinna. Jest koło tego roboty, ale no cóż, trzeba to wszystko usunąć, rzucić gnój, no bo nic innego już się z tym nie zrobi, no niestety. Ach. Siła rąk czasami potrzebna. Wszystkie sznurki trzeba powyciągać, żeby w aparat mi się nie ciągnęły. Z tego co ja chyba widzę, to chyba wszystko. Nie ma tu nic. Bynajmniej. Nie, nie ma nic. No to co? Rolka idzie do rozwalenia.
jakieś sznurki jeszcze się znalazły. Ona trochę musi obeschnąć. Można było ją wcześniej wziąć i roztegotać. Już mam. Przywiozę sobie za ten czas słomę, już tą rozwaloną. Ale no jednak się tego nie zrobiło. No i ona dalej cały czas była namoknięta, mokra. Nie jest aż tak skora do tego, żeby po prostu się wziąć i... Jak widzicie, dobry sprzęt do tego typu rzeczy. Jak sami możecie też zauważyć, nie daje jej jakoś po garach, tylko próbuję na jak najspokojniej sobie nią tutaj manewrować. I ona sobie mimo tego wszystkiego radzi.